Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejny siatkarski gość. Mistrz Europy, triumfator Ligi Narodów, triumfator Ligi Mistrzów, Bartosz Bednoz. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. Gratulacje na sam początek. Fantastyczny sezon, genialny sezon, kosmiczny sezon, tak go można nazywać. No więc od razu pytanie, czy to był najlepszy rok w Twoim życiu, bo te wszystkie sukcesy, które wymieniłam, przedstawiając Cię na początku, wywalczyłeś właśnie w tym roku. Tak. Myślę, że można ten rok zaliczyć do takich najlepszych, dlatego że doszedł jeszcze duży sukces klubowy w tym sezonie i. I zdobyłem także Puchar polski, który mi brakował, więc myślę, że można go zaliczyć do takich najbardziej udanych, jeżeli chodzi o stricte sukcesy siatkarskie. Nie wymieniłam jeszcze wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej, a tak naprawdę spotykamy się tuż po tym, jak wywalczyliście w Chinach bilet do Paryża na Igrzyska Olimpijskie. Chciałabym na razie pomówić o tych sukcesach reprezentacyjnych. Czy jakoś to stopniujesz? Które wydarzenie, który medal, albo ta przepustka do Paryża jest dla ciebie najważniejsze, z którego się najbardziej cieszyłeś? Ja myślę, że z każdego cieszyłem się podobnie, natomiast wiadomo, że te, które zdobywamy przed polską publicznością, są najlepsze, można powiedzieć, bo są najlepiej celebrowane. I gdy mamy możliwość cieszyć się wraz z kibicami, że nas dopingują i zawsze gramy w Polsce, to mamy tak ogromne wsparcie. I, i, to, i to jest coś niesamowitego. I pamiętam do dziś, jak zamknął oczy, moment w którym weszliśmy na podium w Gdańsku i były tak przyciemnione światła i widzieliśmy tych wszystkich ludzi, którzy zostali na, na ceremonię. To było coś pięknego. Ogólnie cały później powrót na ulicach pełno ludzi. To jest coś. To jest taki moment, w którym my czujemy, że to, co robimy, to daje ogromną radość nie tylko nam, ale też wielu ludziom, wielu Polakom, i to jest coś wspaniałego. I to wyróżnia troszeczkę granie w klubie, a granie dla, dla własnego narodu. I wiadomo, że każdy tytuł jest ważny, natomiast wydaje mi się, że Mistrzostwa Europy były takim tym, którym gdzieś tam zapisuje się pod nazwiskiem, i, i, i to jest taki prestiżowy turniej. Bo Liga Narodów jest takim turniejem, który można powiedzieć trochę sparingowym. Jest to bardzo długi turniej i nie każdy zawsze wystawia pierwszą szóstkę. To jest taki etap, w którym trenerzy zazwyczaj rotują w swoich składach i wiadomo, że super jest go wygrać. Natomiast Mistrzostwa Europy i, 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 i ten bilet do, do Paryża to jest, to jest też wielka, wielka sprawa. To teraz chciałabym poznać takie twoje the best of tego sezonu, wymienię kilka haseł i chciałabym, żebyś powiedział, co było najlepsze, najpiękniejsze albo najgorsze. Aż, aż napiję z tego powodu. No, słucham cię. Najpiękniejszy moment tego sezonu. Hmm, reprezentacyjnego mówimy, tak? Czy, czy ogólnie? Możesz ogólnie mówić, ja tutaj się nie upieram absolutnie. Najpiękniejszy moment to myślę, że zwycięstwo Ligi Mistrzów, dlatego że to był mecz, w którym grałem od deski do deski od początku do końca i towarzyszyły w nim ogromne emocje i miałem jak gdyby bardzo duży udział w tym, w tym że się tam znaleźliśmy i to jeszcze bardziej Cię nakręca. I to był taki moment, w którym no myślę, że każdy marzy o tym, żeby zdobyć Ligę Mistrzów. To jest trofeum naj, naj, najcenniejsze w klubowej siatkówce. I jeszcze bardziej się cieszę z tego, że udało mi się to zdobyć z chłopakami, z polskim zespołem, zdobywając to, to trofeum dla, dla polskiego klubu. I, I to też spowodowało, że zostałem na kolejny sezon. Więc ja bym, ja bym myślał, że znaczy. Powiedziałbym, że to był taki jeden z tych takich topowych, ale wszystkie inne zdobyte z reprezentacją również cieszą ogromnie, bo, bo tak jak wspomniałem, no to jest tym naprawdę bardzo dużo ludzi żyje i, i to jest wspaniałe. Czyli akurat. W w tym sezonie ty wyżej postawisz ten sukces klubowy niż reprezentacyjny, znaczy bo masz w nim większy udział. Indy in, tak, indywidualnie dla mnie, jak gdyby. E, tylko to nie chciałam, żeby to zostało odebrane tak, że jest to dla mnie ważniejsze niż trofea dla reprezentacji, absolutnie, bo pytasz mnie jak gdyby o uczucie. Tak? tak, subiektywne, tak, które, twoje. Które, dokładnie, odczucie. więc jak uh -huh. gdyby największe emocje towarzyszyły mi podczas finału Ligi Mistrzów, bo e, no, udało mi się jak gdyby przejść pewne etapy, które doprowadziły nas do tego finału. I to spowodowało, że ten finał to był takim, taką kumulacją wszystkich emocji. I, I zwycięstwo tam to było coś wspaniałego, więc to myślę, że jest takim w tym roku takim, takim moim topowym osiągnięciem, ale te wszystkie w reprezentacji wiadomo, że, że, że cieszą równie mocno. Najfajniejsza chwila sezonu poza boiskiem? Bardzo ciężkie zadajesz pytania, takie, że potrzebuję dużo czasu na, na, na zastanowienie Mamy się. Mamy czas. W tym sezonie, tak? Tak. Czy to chodzi też tak, które przy siatkówce, czy. czy, czy pytasz, no raczej tak? przy raczej z kolegami, raczej myślę o jakichś takich fajnych momentach z zespołem. Nie wiem, czy powiesz o reprezentacji, czy o zaksie, ale. Ale raczej jednak w tym momencie skupiamy się na Było ich tak dużo, że ciężko mi wybrać jedną, dlatego że w momencie jak dołączyłem do Zaksy, to pierwsza integracja z chłopakami, to było coś wspaniałego. Pierwszy sukces, jak zdobyliśmy Puchar Polski. Więc cała ta atmosfera, która tam panowała, ja za nią po prostu tęskniłem, bo grałem 5 lat za granicą i dosyć przypadkowo się to wszystko złożyło, że trafiłem do Polski, znaczy z, poprzez y, y, zbieg pewnych, pewnych zdarzeń, mm, ale absolutnie nie żałuję, y, także, także super, że tak to się potoczyło I, i te reprezentacyjne również, bo mieliśmy, mamy tak niesamowitą drużynę, już od, odchodząc jak gdyby stricte od, od, od poziomu, jaki, jaki prezentujemy, Jaki wspaniały potencjał i jakich wspaniałych zawodników mamy, tylko chodzi o atmosferę, jaka tam panuje. I mm, atmosfera przekłada się na boisko i na, na, na sukcesy, więc myślę, że nikt nie wątpi w to, że tam jest dobra atmosfera, ale będąc tam, odczuwasz to jeszcze bardziej jak wszyscy wzajemnie się wspierają i ten sezon był jednym z najdłuższych, reprezentacyjnych. A tak naprawdę można powiedzieć, że najlepszy, bo wspieraliśmy się zawsze, ta atmosfera była kluczem i, i jakoś to tak fajnie zleciało, bardzo, bardzo przyjemnie. Wiadomo, że sukcesy też powodują, że atmosfera jest super i tak dalej, ale myślę, że nawet jak, jakbyśmy nie daj Boże przegrali, to, to też byśmy sobie poradzili, bo, bo po prostu przyjemnie było, było razem trenować i, i dlatego tych momentów było bardzo dużo więc nie chciałbym się gdzieś tam ograniczać do jednego. Człowiek sezonu. Człowiek sezonu? Tu może się skupmy na reprezentacji. Hmm. No nie wiem, yy, co mam odpowiedzieć. Może, może mi podpowiesz. Nie jaki wiem. Był? Człowiek, człowiek sezonu. Ktoś, kto przyczynił się do czegoś, co... No nie wiem, no możesz powiedzieć Bartek Kurek, kolek Śliwka, Bartosz Bednosz, Nikola gribić. A może ktoś zupełnie inny? Hmm. No. Musiałabyś jakoś, e, jakoś rozwinąć swoją. E, nie, i rozumiem, ja że pytanie, nie było. No, bo, możesz bo... powiedzieć, nie wiem, wszyscy jesteśmy jednym teamem, jedną drużyną. Tak uważam, tak uważam. Nie, nie wyróżniałbym tutaj raczej nikogo. E, e, Prz wszyscy przyczynili się, przyczynili się do, do sukcesów, e, które osiągnęliśmy. I raczej nie ograniczałbym się do, do, do jednej osoby. I poszedłbym dalej z tym. Okej. Okay, to teraz w topa sezonu. W topa sezonu. Nie musi być twoja. Tak generalnie patrząc też na cały sezon reprezentacyjny. W topa sezonu. Niekoniecznie mecz. Kurczę, no nie przegraliśmy za dużo spotkań. Więc... Ale to nie musiało się wydarzyć na boisku. No w topa sezonu to myślę to, że przegraliśmy mistrzostwo Polski. Ja bym to, 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 to uważał za, za, za wtopę. Bo okay. tak. Nie rozwijabym tego bardziej. Okej. Okay. Wracamy do reprezentacji. Czego albo kogo będzie Ci brakowało podczas sezonu klubowego? Chłopaków, których nie będę miał w klubie. Całym szczęściem sporo będę miał osób z kadry w klubie. Natomiast no ja fajnie, jakbyśmy tak gdzieś tam. Jakby więcej osób było zgromadzonych w jednym klubie, ale się nie da, bo, jest, bo nie pogodzilibyśmy tego na boisku. Więc e, uważam, że jest to rozłożone tak, jak powinno być. E, natomiast no, bardziej bym powiedział, że, że, że gdzieś tam chłopaków, z którymi, z którymi nie będę się widywać na co dzień. A kogo albo czego miałeś już po tych pięciu miesiącach dość? dość. I wybrać teraz jedną osobę i zrobimy z tego jakiś. Nie mam jakieś... osobę, <laughs> albo coś. <laughs> e, czego miałem dość? E, miałem dość w niektórych miejscach e, jedzenia, które gdzieś tam nie do końca mi odpowiadało. E, ja lubię gdzieś tam trzymać swoją dietę i. i, i, i... I, I dośmiałem na przykład też tego, że było tak dużo spotkań i było mało siłowni. Ja jestem zwolennikiem tego, że gdzieś tam lubię systematycznie pracować na siłowni, to gdzieś tam mi pomaga. E, wielu, nawet też w głowie. E, a nie do końca to było możliwe do zrealizowania, bo jednak e, jak grasz bardzo dużo spotkań, to, to po prostu e, no, siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, zrobić siłowni. E, też indywidualnie nie mogę za bardzo robić, bo wiadomo, że. że, że... No jak, jak się gra w grupie, no to, no to jednak gdzieś tam y, pracuje się z grupą. Więc y, na tym trochę ubolewałem. Teraz jak będzie klub myślę, że będzie troszeczkę więcej y, gdzieś tam na to oko przemykane. Siłki. Tak, dokładnie. Yy, najfajniejsza celebracja. Po której imprezie? Yy, po... Ja już mówię o tej wieczornej, o tej poza boiskiem jak już opuściliście. No właśnie halę musiał, musiałbym sobie przypomnieć. Pytanie musiałbym czy pamiętasz? sobie przypomnieć. Bardzo fajna w Gdańsku była po Lidze Narodów i ta po polisa mistrzów w klubie też była super i ta po zdobyciu Pucharu Polski też była fajna. Więc no, najfajniejsza jedną, żeby wybrać, tak żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to mm, można powiedzieć, że yy, we Włoszech Mieszczów. I jeszcze jedno pytanie dotyczące imprez. Yy, mówił mi Olek Śliwka, że dość duża liczba zawodników naszej reprezentacji ma urodziny w trakcie sezonu Zgadza kadrowego. Się, Ty również. No to jak wyglądało świętowanie Twoich 29 urodzin? Moje, yy, z tego co pamiętam, to zrobiliśmy z. Marcinem, bo czasami jest tak, że, że po prostu je łączymy. I mamy taką tradycję, że zapraszamy do restauracji i po prostu stawiamy kolację. Dzielimy to albo na pół, albo, albo pojedyncze w zależności od tego, jak tam wypada, wypadają twoje urodziny. E, tak, akurat jakby się Zakopanem, to była kumulacja. E, bardzo dużo osób miało wtedy urodziny i, i pamiętam, że to podzieliliśmy, bo wtedy był jeszcze Karol i Leo, i Karol zrobił z Leo a ja po prostu zrobiłem z, z, z Elwiskiem i bardzo przyjemnie, bo akurat ten okres był bardzo takim ciężkim okresem treningowym, ale ja go bardzo mile, mile wspominam, bo ja ogólnie lubię bardzo góry, ten klimat Zakopanego, to też powodowało, że Wychodząc na miasto, zapominaliśmy całkowicie o tym, że jest tu zgrupowanie, a to też jest bardzo potrzebne, uważam, żeby gdzieś tam głowa odpoczywała w wolnym czasie, bo czasami jak siedzimy zamknięci e, gdzieś tam na wyjazdach i nie do końca jest co robić poza hotelem, to jednak, e, jeżeli to już jest dłuższy okres czasu poza domem, to gdzieś tam to powoduje takie troszeczkę e, no, wahania humorów i, i, i nastrojów, o tak powiem. Jak spojrzymy na Twój udział w tych największych reprezentacyjnych sukcesach, no to nie było tak, że każdy mecz wychodziłeś w wyjściowej szóstce, tak jak mm -hmm. wspomniałaś, miało to miejsce w przypadku sukcesu Zaksy. Jak sobie z tym radzisz, że jednak trochę musisz na tej ławie posiedzieć i popatrzeć, jak grają koledzy? E, wiesz co, radzę sobie z tym oczywiście, dlatego że jestem już na takim etapie swojej kariery że bardzo dużo przeszedłem i bardzo wiele rzeczy się nauczyłem i dostałem też kilka razy po dupie i, i myślę, że wyciągnąłem bardzo dużo lekcji z tego wszystkiego i będąc w tym miejscu, w którym jestem, radzę sobie z tym, ale też no skłamałbym, gdybym powiedział, że się tym nie przejmuję, jak gdyby kompletnie, tak, bo ja myślę, że nie tylko ja, bo jakbyś posadziła tutaj każdego z przyjmujących, no odrzucając akurat Olka, bo Ole gdzieś tam grał, grał najwięcej. Zasłużenie uważam zdecydowanie, to, to każdy jak gdyby chce grać i. Okej, okay, my nie mamy złej krwi. Ja to zawsze powtarzam. Ja też jestem takim człowiekiem, że ja nigdy nikomu nie życzę źle i uważam, że zawsze zdrowa rywalizacja powinna wygrać i dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta reprezentacja wygrywała, bez względu na to, kto jest na boisku. I ja muszę mieć głód grania i taką złość sportową, że ja nie gram, że, że ja chcę grać, dlatego, bo gdybym tego nie miał, to nie byłbym w miejscu, w którym jestem i nie rozmawialibyśmy teraz. Więc uważam, że, że to jest potrzebne, bo to cię tylko i wyłącznie motywuje do dalszej ciężkiej pracy, bo wiesz, bardzo łatwo jest spocząć na laurach, zdobywając tytuły różne. A ja gdzieś tam, tak, a ja gdzieś tam zawsze jestem głodny tego i zawsze staram się jak gdyby stawiać sobie poprzeczkę bardzo wysoko. I czasami też tłumaczę sobie to tak, że na pewne rzeczy nie mam wpływu, więc bez sensu jest się denerwować. Rzeczami, które po prostu nie są od siebie zależne, bo decyduje trener w, w finalnym, jak gdyby w takim de decydującym momencie. I ty jedyne, co możesz zrobić, to pokazać swoją ciężką pracę na treningu i to od niego zależy, czy ona zostanie doceniona, czy nie. Bo ja nie jestem typem zawodnika, ja nie mówię, że ktokolwiek jest, ale yy, zdarza się po prostu w sporcie, że są tak zwani lizusi. I nie mówię jak gdyby absolutnie o nas. Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, bo, bo ja uważam, że u nas jest jak najbardziej zdrowa rywalizacja. Ale są też takie przykłady. Ja jestem jak gdyby kompletnie od tego z daleka się trzymam, bo ja uważam, że ja po prostu jestem gdzieś tam zwolennikiem sprawiedliwości. I, i tyle. No to teraz a propos tej sprawiedliwości i tych wyborów. Lataliście cały sezon w czternastkę. Generalnie większość sezonów latacie mhm. w czternastkę. Tymczasem. Na igrzyskach jest miejsc 12. Czy ty czujesz, że to ty polecisz do Paryża, bo jednak właśnie z tej grupy przyjmujących najprawdopodobniej jeden odpadnie? Tak, czekałem na to pytanie. Wiedziałem, że jedno właśnie takie się pojawi. I uważam, że jest to takie trochę ciężkie pytanie, dlatego, że przede wszystkim śliskie bardzo pytanie. Natomiast czy ja czuję, ja uważam, że zasługuję. Czy czuję, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzieś tam ja też nie wybiegam za bardzo w przyszłość, bo wiele czynników może się wydarzyć do tego okresu. Pamiętajmy, że no my strasznie yy, angażujemy swój organizm każdego dnia i on jest eksploatowany naprawdę. No żaden organizm nie jest, nie jest przyzwyczajony do, do gdzieś tam takiej ilości skoków. Yy, do igrzysk jest bardzo dużo czasu, mogą się pojawić kontuzje, nie daj Boże, nikomu tego nie życzę, ani też sobie, ale. To są rzeczy, na które my nie mamy wpływu. I to też może być czynnik tak naprawdę tego, kto pojedzie, kto nie pojedzie. Oczywiście gra w sezonie, i ja na tym tak naprawdę teraz się skupiam. A co będzie, to, to my sobie zdajemy z tego sprawę, że, że, że może jechać tylko 12. Co uważam, że nie jest w porządku, bo mogliby to po prostu zwiększyć, i, i uważam, że więcej osób zasługuje na to, żeby, żeby tam być. I to też niełatwe zadanie dla, dla trenera, ale myślę, że trener, nie wiem, tak może, może strzela, może to nie jest prawdziwe, uważam, że nie jest do końca jeszcze przekonany, dlatego że każdy trener będzie chciał wybrać w danym momencie najlepszy zespół, bo po prostu będzie chciał wygrać i nie wydaje mi się, żeby tutaj było na zasadzie, że kogoś lubi czy nie lubi. Oczywiście to, to też jest ważne, bo masz do kogoś większe zaufanie, do kogoś nie. tak? To, to, to jest naturalne, wybierając zespół, ale no nie wierzę, jeżeli ktoś będzie w świetnej dyspozycji, takiej naprawdę, i będzie wiedział, że może dać dużo tej reprezentacji, to po prostu z niego zrezygnuje. Dlatego ja uważam, że każdy teraz z nas chce przejść w zdrowiu ten, ten cały sezon, jak najlepiej się przygotować i, i po prostu. Poczekać na to, jakie będą, jakie będą decyzje, bo uważam, że do samego końca nie będzie to do, do końca pewne. I ja nie myślę o tym, czy pojadę, czy nie jadę, yy, czy nie pojadę. To, to, to jest oczywiście moje marzenie. Już raz na jednych igrzyskach byłem, yy, więc wiem, jak to wygląda. Yy, natomiast yy, wiadomo, że, że, że każdy marzy o tym, żeby zdobyć złoty mega, medal na igrzyskach, a uważam, że ten zespół ma przeogromny potencjał i bardzo du, duże szanse na to, żeby, żeby ten medal przywieźć. Uczepię się jednego słowa, które powiedziałeś. Lubi, nie lubi. Czy trener Nikola Grybić Ciebie lubi? Nie wiem, możemy zadzwonić i zapytać się. Wiesz co, trener ogólnie jest taką osobą, uważam, że, że jest naprawdę świetnym trenerem. Jest przede wszystkim bardzo dobrym takim mentorem i psychologiem. Uważam, że Wszystkie jego przemówienia, które, które są takie już stricte, jak gdyby poważne gdzieś tam przed meczami, to mają naprawdę ręce i nogi. Ja z, miałem wielu trenerów już, grając za granicami kraju, mm, i, i spotkałem się naprawdę z różnymi metodami. I uważam, że trener Nikola ma naprawdę bogaty warsztat i przede wszystkim podejście do zawodnika w każdym wieku. O tak. Natomiast czy mnie lubi, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, że trener kogoś nie lubi. Jakby go nie lubił, to po prostu by go nie było w kadrze. A ja byłem od początku do końca, więc uważam, że też gdzieś tam sportowo zasługiwałem na to, żeby być. A nie byłem za, za, za przysługi, czy, czy gdzieś tam za, za to, że mnie, że mnie bardziej lubi. Ale do czego dążę? Do tego, że trener nie do końca też pokazuje. Takie, takie emocje względem. Zawodnika, więc ciężko jest odczuć, wiesz. Czasami jest taki dzień, gdzie, gdzie nie zamienisz słowa, czasami jest tak, że trener ma dobry dzień i gdzieś tam, wiesz, zamienisz kilka słów. Więc, więc wydaje mi się, że tak, odpowiadając na Twoje pytanie. Powiedziałeś o tych przemowach przedmeczowych, a jestem ciekawa, czy mieliście jakąś tak, jakieś takie spotkanie i przemowę już po ostatnim meczu, turnieju w Chinach, nie wiem, czy przed wylotem, tak, czy na lotnisku, mieliśmy, czy w mieliśmy. samolocie? I co wam tam, trener Byliśmy w hotelu, a Olek nie mówił. Akurat jego o to nie pytałam. A, okej, okay, uh -huh. super. Yy, tak, mieliśmy spotkanie i, i właśnie, właśnie to mi tak utkwiło w pamięci. Jak gdyby też do tego troszeczkę uderzałem, że, że ta przemowa była naprawdę świetna. Oczywiście życzył nam bardzo dużo zdrowia i tak dalej. Mówi, mówił przede wszystkim indywidualnie do każdego i to też było świetne, co tak naprawdę, na czym musi pracować w sezonie. I, i to była taka, taka szybka spowiedź, gdzie wszyscy siedzieliśmy w jednym pomieszczeniu, i po prostu po kolei mówił każdemu, w czym powinien się poprawić. Tak, żeby po prostu być lepszym, jak gdyby potem przy przyszły sezon, bo na tym po prostu zależy, żeby wszyscy byli w jak najlepszej formie. I wtedy to, to też mu jak gdyby pomoże w tym, żeby, żeby, żeby wybrać odpowiedni zespół. Więc tak, mieliśmy to spotkanie. A powiedział coś na kształt, to nie wiem, mam nadzieję, że w maju spotykamy się w tym samym składzie, czy nie? Walczcie, bo Nie, nie znowu każdy z Was ma czystą kartę. Nie, nie, nie. Po prostu, że, że, że spotykamy, się, spotykamy się po, po sezonie. Też wiem, że, że, że gdzieś tam ma być troszeczkę wolnego, dzięki temu, że udało nam się od razu wywalczyć ten, ten, ten awans na, na igrzyska. Więc też fajnie, bo myślę, że każdemu to, to się przyda, bo sezon będzie bardzo, bardzo intensywny, jest bardzo dużo spotkań, więc na pewno ten, ten odpoczynek będzie, będzie nam potrzebny. W... Tak naprawdę, muszę przyznać, że jak się przygotowywałam do tej naszej rozmowy, to aż się. Zdziwiłam, bo pierwszy raz byłeś powołany do reprezentacji w 2015 roku i gdzieś wypisując te tytuły, o których chciałam powiedzieć, nie było medalu Mistrzostw Świata, nie było kilku medali Mistrzostw Europy, mm. jak chociażby miało to miejsce w przypadku Olka. No często było tak, że byłeś powoływana od jakiegoś czasu, a jednak ta najważniejsza impreza w ostatnim momencie wypadała. Umiesz sobie z tym radzić, że jakby się okazało powiedzmy już nawet w lipcu przyszłego roku, że Bartek Bednosz nie jedzie na Igrzyska, to czy Ty sobie z tym łatwo poradzisz? E, może nie łatwo, ale sobie poradzę, bo to, że sobie, bo to jest dobre pytanie, a ja Ci dobrze na to odpowiem, dlatego że odpowiem Ci e, tak naprawdę swoją karierą, która, która jak spojrzysz, to e, do tego momentu nie wyglądała najgorzej. I tak naprawdę, ym, pierwsze chyba mistrzostwa świata, na które nie poleciałem, to były bodajże. To był chyba mój pierwszy sezon w Modenie. Tak mi się wydaje, że to był. Tak, to był, to był pierwszy sezon w Modenie. No i zobacz, do, dostajesz tak naprawdę tak zwany cios, yy, i upadasz. I przychodzisz do nowego klubu, historycznego klubu we Włoszech, i tak naprawdę. Yy, Polska społeczność kibicowska jest podzielona, jeżeli chodzi o osiągnięcie mojego sukcesu we Włoszech, bo część mówi, że, że, że sobie nie poradzę, dlatego, że już był taki stereotyp, że bardzo mało Polaków wjeżdżało za granicę, jak sobie przypomnimy. I, I nie do końca w to wierzyli. A ja. Dzisiaj, jak, jak siedzę ze swoim menadżerem, to się po prostu z tego śmiejemy, bo, bo on też zna mnie już bardzo długo i wie, że jestem osobą. Ja bardzo wcześnie wyjechałem z domu, ogólnie, i do, do Częstochowy tam już się jak gdyby rozwijać Do SMS-ów tak, tak? Tak, ale to, to jeszcze wcześniej, bo ja byłem tylko rok, rok w SMS-ie, a tak to byłem jeszcze wcześniej w Częstochowie. I, I to tak naprawdę spowodowało, że ja już bardzo wcześnie zacząłem się kształtować. No, nie jak gdyby stawiać sobie takie, wychodzić z własnej strefy komfortu. I to wcale nie było łatwe, ale ja sobie jak gdyby sam takie wyzwania dawałem. I wracając do, do tego mojego wyjazdu, do, dostałem jak gdyby cios od trenera Witala wtedy, i, i byłem w nowym miejscu. W miejscu bardzo, bardzo takim trudnym. I. No i zobacz, gdzie, gdzie jak gdyby jestem teraz. I taka kariera moja się tak potoczyła, że ja siedziałem dwa lata w Modenie. Nie udało mi się wygrać Mistrzostwa Włoch, ale to były kapitalne sezony z, ze świetnymi zawodnikami. I tak, sobie, tak w sobie rozkochałem kibiców, że co roku dzwonią i chcą, żebym wrócił do Modeny. Sponsorzy do mnie piszą, bo mam z nimi dobry kontakt, znajomi i w każdym miejscu tak naprawdę, gdzie grałem, tak jest. I pomimo tego, że nie byłem brany na te największe imprezy, i jak właśnie sobie tak to analizuję, to nie, do, dopiero ten rok dał mi sukcesy reprezentacyjne. A wcześniej takich medali nie, nie, nie zawieszałem na swoją szyję, a grałem w topowych klubach na świecie i mając też topowe kontrakty. I to pokazuje, że mm, to jest taki fajny przykład dla, dla młodych. Oczywiście trzeba walczyć o tę reprezentację, i to jest duma, i ja zawsze to powtarzam, że dla mnie to jest to jest zawsze priorytet, żeby być w reprezentacji, bo to jest zupełnie inne uczucie. Grając dla klubu, a grając z orzełkiem na piersi, to jest coś, coś wspaniałego, coś nie do, nie do ciężkiego do, do opisania. Natomiast nie będąc w niej, też możesz grać, w, jak gdyby rozwijać swoją karierę. No nie? Bo często się mówi tak, że ktoś nie podpisze kontraktu, bo nie ma go w kadrze, bo nie zdobył sukcesu. A ja tak naprawdę pokazywałem stopniowo. Oczywiście to było, to było bardzo ryzykowne, bo ja mogłem zawalić sezon i z podkulonym ogonem wrócić do miejsca, w którym byłem. A ja zawsze szedłem do przodu i pnąłem się na wyżyny. I uważam, że, że nie żałuję żadnego momentu i nie cofnąłbym się do żadnego innego, bo uważam, że w każdym sezonie dawałem z siebie maksa. Yy. Po prostu gdzieś tam trener wybierał inne, podejmował inne decyzje i też wygrywał. To nie jest tak, że ja musiałem być w tym składzie, żeby wygrał, absolutnie. Ale no. Jak widać, nie było mi na wszystkich imprezach, dlatego ten rok jest dla mnie taki właśnie szczególny, bo, bo, bo te sukcesy w końcu się pojawiły i też dawałem chyba jeden wywiad po moim me meczu debiutanckim z Macedonią e, na Mistrzostwach, mistrzostwach Europy. Europy. Tak, właśnie tak, dopiero że, zadebiutowałeś, mistrzostwach dokładnie. Europy. Dokładnie, ja powiedziałem, że w wieku 29 lat e, udało mi się osiągnąć e, takie, takie ważne trofea w tym sezonie, zaczynając od Ligi Mistrzów i tak dalej, e, przechodząc na, na, na reprezentację. To pokazuje, że, że warto być cierpliwym. Jest taki fajny cytat: Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli. Dokładnie. <laughs> Jak ważny w hierarchii Twoich celów sportowych, życiowych jest medal olimpijski? No to jest top na pierwszym miejscu. Myślę, że to jest coś, co, a, co spełnia Cię jako sportowca. Zadałam Olkowi Śliwce to pytanie, potem Ci powiem, jaka była odpowiedź, bo okay. tutaj też dla Państwa informacja, że nagrywamy ten odcinek jeszcze przed publikacją odcinku Olka, więc nie możesz wiedzieć, co tam się wydarzyło. Czy za jeden medal olimpijski, dowolnego koloru, oddałbyś wszystkie inne, które zdobyłeś? Nie. Nie. Interesuje mnie tylko i wyłącznie złoty, ale. Mm... To czy za złoty? Oddałbyś wszystkie inne, które do tej pory zdobyłeś? Kurczę, wiesz co? Ciężkie pytanie, bo ta historia moja klubowa jest na tyle ważna dla mnie, bo to ona tak naprawdę doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem. Bo dlaczego? Dlatego, że dostając te takie przysłowiowe kopy w tyłek, czyli nie dostając powołania na te największe imprezy, ja już mogłem upaść, że tak powiem, grać w przeciętnym klubie i nie łapać się do reprezentacji. A te kluby, one jeszcze bardziej mnie napędzały i ja tam jak gdyby grałem i to wszystko zostało że tak powiem, zauważone i trafiałem znowu do tej reprezentacji. Znowu wracałem do klubu, jak się nie dostałem na jakąś największą imprezę, i znowu ten klub jak gdyby budował mnie, e, oczywiście poprzez moją ciężką pracę, ale, ale grając tam z, z chłopakami, no, byłem w stanie prezentować poziom, który, który gdzieś tam był e, doceniony poprzez selekcjonera. Więc medal. Ja wiem, że dużo mówię o tym medalu Ligi Mistrzów, ale to jest dla mnie tak ważny medal, bo, bo ta siatkówka klubowa, że tak powiem, zawsze mnie ratowała I, i, i to jest coś po prostu, gdzie ten medal dla mnie znaczy bardzo wiele. Tym bardziej, że tak jak Ci jeszcze powiedziałem, wywalczyłem go, będąc nas na boisku, a to bardzo dużo, dużo znaczy w sporcie drużynowym. I to też ma duże znaczenie, jakbym ten medal złoty Igrzysk Olimpijskich zdobył. Czy miałbym jakikolwiek udział, bo wiesz, my jak gdyby w sporcie drużynowym, to wiadomo, że, że ten, ten, ten sukces, jak gdyby jesteśmy drużyną, więc wszyscy jak gdyby, jesteśmy na przykład teraz mistrzami Europy, tak, ale każdy gdzieś tam gwarantuje Ci to, że każdy czuje to wewnątrz siebie, czy miał większy, czy mniejszy udział. I to jest oczywiste, że jak masz większy udział, to bardziej jak gdyby y, czujesz się tym, tym, tym mistrzem Europy na przykład, tak? I to, i, i, i to jest naturalne, y, więc to ma ogromne znaczenie, czy bym faktycznie, jakbym jak wiedział, żebym zagrał mecz Igrzysk Olimpijskich, finał od deski do deski i bym zdobył złoto z, z reprezentacją, to jestem w stanie oddać, y, oddać wszystkie, wszystkie medale. Natomiast jeżeli bym był i, 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 i nic nie zagrał, to nie wiem, to bym się musiał zastanowić. Ale tytuł mistrza olimpijskiego byś miał nie, no dożywotnią to jest... emeryturę także, aczkolwiek kwota tej emerytury dla sportowców to pewnie akurat dla Was topowych siatkarzy świata to pikuś. Bardzo dobrze to podkreśliłaś, chciałem, żeby to wybrzmiało z, z mojej ust. Mówiłeś o tych dołkach, o tym, jak się jak podnosiłeś? Mm -hmm. Czy zawsze podnosiłeś się sam, czy potrzebowałeś czyjegoś wsparcia? Mówię tu zarówno o specjaliście, jak i ewentualnie jakichś bliskich osobach. Wiesz to dla mnie najważniejsi są moi bliscy, moja rodzina. Em, też y, moje, y, moje były partnerki. Ja też mam ogromny szacunek i też wiem, że na różnych etapach, będąc w swoich związkach. Też miałem ogromne wsparcie, bo jednak przebywałem, wiesz, wracałem do domu i po prostu byłem ze swoją partnerką, e, która mnie po prostu wspierała. I, i nawet jak już nie jestem, nie jestem w związku, to, to ja to bardzo do, doceniam. E, ale na przykład rodzina zawsze jest z tobą, no nie? I, i wsparcie rodziny zawsze jest dla mnie najważniejsze. Ja je zawsze miałem, mam to szczęście i bardzo często podnosili mnie na duchu. Natomiast teraz już jest taki moment, że ja czasami nawet wolę pobyć sam, wiesz, i gdzieś tam sam sobie to wszystko przetrawić. Yy, I radzę sobie z tym. A korzystałeś kiedyś ze wsparcia psychologa, trenera tak, 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 tak. Korzystałem, korzystałem bodajże w swojej karierze z trzech. To nie były jakieś bardzo długie epizody. Jednego miałem, ostatniego swojego, miałem troszeczkę dłużej. Ja, jak gdyby o tym nie rozmawiałem, bo uważam, że to jest gdzieś tam prywatna kwestia. Absolutnie się tego nie wstydzę, bo uważam, że, że, że to jest bardzo, bardzo przydatne w sporcie. Nie uważam, że to jest takie must have, że bez tego sobie nie poradzisz. Natomiast uważam, że są sportowcy, którzy powinni gdzieś tam mieć, mieć swojego takiego mentora, psychologa sportowego, coacha mentalnego, jakkolwiek można go nazwać, to dlatego, że nie każdy gdzieś tam jest sobie w stanie poradzić z tą presją, która jest na boisku, no nie? I wiesz, ja uważam, że Grając na przykład w finał Ligi Mistrzów, ja też nie czułem się tak pewnie jak we wszystkich innych spotkaniach, bo był to mój pierwszy finał. I podejrzewam, że jak miał teraz zagrać mecz na igrzyskach, na przykład jakiś tam bardzo ważny, to też uważam, że każdy z nas nie byłby takim, wiesz, pewnym siebie zawodnikiem, jak jest na przykład w klubie. I to jest normalne, bo grasz, grasz dla reprezentacji, wiesz, że czekasz 4 lata na ten mecz. I to wszystko buduje tak, takie napięcie, że Twoje mięśnie są wiotkie, nie? I. Ten moment, w którym ty sobie poradzisz, jest kluczowy, żebyś jak gdyby kompletnie starał się o tym zapomnieć. I to wcale nie jest łatwe. Bo gdyby to było łatwe, to wszyscy byliby najlepsi na świecie. Wszyscy osiągaliby sukcesy. I oczywiście osiągają, ale, e, ale nie wszyscy. I, I gwarantuję ci, że jest mnóstwo talentów, tylko że głowa niektórym nie pracuje tak, jak powinna, a głowa jest kluczem do tego wszystkiego. Znam takie. No. Wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, ja już sobie potrafię z tym radzić, ale też powiedziałeś, że na tych Igrzyskach pewnie nogi by zadrżały, a mięśnie zwiotczały. To czy myśląc o Igrzyskach, planujesz jeszcze jakąś pracę z psychologiem albo inaczej, to jak sobie radzisz, to jak możesz zdradzić, jak to wygląda przygotowanie do takiego meczu finału Ligi Mistrzów, który grasz po raz pierwszy? Mhm. Czy załóżmy już tego finału Igrzysk Olimpijskich, gdzie wychodzisz w pierwszym składzie? Hmm. Wiesz co? Y czy bym pracował? Uważam, żebym nie pracował. Y dlatego, że przed finałem Ligi Mistrzów też nie pracowałem. Y powiem tak. Y wtedy. Y jak gdyby wa ważne dla mnie jest y, tego dnia, który, w którym już, już gram, najważniejszy jest luz, no nie? I to, żeby nie myśleć o tym wszystkim dookoła. Wiadomo, że to jest zawsze, pamiętam, że dzień ogólnie Ligi Mistrzów były taki, że był bardzo intensywny, jeżeli chodzi o jakieś wywiady, kamery. Y, co chwilę ktoś się y, pałętał po korytarzu, było mnóstwo ludzi, zaczepiali cię, wiesz, to nie do końca pomaga, bo to buduje taką atmosferę, y, która przypomina ci o tym, że to jest coś bardzo ważnego, no nie? A. Najważniejsze jest to, żeby sobie to tak troszeczkę uspokoić to napięcie, wyluzować tą samą atmosferę i powiedzieć sobie, że to jest po prostu kolejny mecz, który, który, który musisz zagrać, jest dużo ludzi i tak dalej, bo jak gdyby dla mnie problemem nigdy nie byli ludzie. Ja gdybym mógł, to ja bym grał codziennie na Stadionie Narodowym, no nie? Przy pełnej publiczności, bo dla mnie to jest coś pięknego, nawet mogliby być przeciwko mnie, ale to mnie tak nakręca, że ładuje, że to jest coś niesamowitego. Problemem jest jak gdyby to, że uświadamiasz sobie, jak ważne to jest, to jest spotkanie, bo jedno to, znaczy Ty musisz sobie to uświadomić, tylko ważne jest to, żebyś to mógł, e, tak, że tak powiem, e, szufladkować sobie, że e, to jest bardzo ważne spotkanie, ale żeby to Cię zmotywowało, w pozytywnym tego znaczeniu, a nie e, było z tyłu Twojej głowy i powodowało, że, że, że tracisz pewność siebie, no nie? I ja już jestem na takim etapie tej swojej kariery i swojego doświadczenia, że nie potrzebowałbym, znaczy nie uważam, że gdybym na przykład dostał taką, taką możliwość, to bym porozmawiał, wiesz, absolutnie nie miałbym z tym żadnego problemu. Natomiast uważam, że nie potrzebuję, że po prostu byłbym na to gotowy mentalnie, no nie? A jak się przygotowujesz? Słuchasz jakieś muzyki? Tak, zresztą. Wow, za, zazwyczaj specjalne. skupiam się na tym, żeby dobrze zjeść tego dnia. Co ja to znaczy dobrze zjeść w dzień? Dobrze meczowy. zjeść, czyli jak gdyby jeść to, co, co, co mam już sprawdzone. Czyli? E, no, czyli zawsze jem na początku dnia. śniadanie jest dla mnie najważniejsze. Zawsze jem się e, białkowo-tłuszczowe i dokładam jeszcze węglowodany, Czyli jem na przykład jakąś jajecznicę, jajecznicę z bekonem, ciemne pieczywo, jedną kromeczkę i piję dużo wody i nie piję kawy i jem na przykład jeszcze owsiankę i zamykam to śniadanie dosyć intensywne, później jest trening po treningu odżywka białkowa wracamy do hotelu, jem obiad zazwyczaj jem taki lekki, nie jem jakoś dużo warzyw w dniu meczowym, żeby to się wszystko dobrze trawiło, więc zazwyczaj jakiś ryż z mięsem też bez sosów troszkę oliwy no i idę, idę się zdrzemnąć, też w zależności, wiesz, jak my gramy spotkania, bo czasami są wieczorem i wtedy masz więcej czasu na to wszystko, żeby, żeby tam poukładać. No i jakiś snack przed meczem, trochę go zmieniłem od jakiegoś czasu, jem jak gdyby bardziej taki pożywny, więc jakiś makaron z oliwą też i tyle. I wtedy jestem gotowy, wiesz, nie, jak gdyby wtedy wiem, że, że zrobiłem wszystko, żeby, żeby się przygotować. Kiedyś miałem jakieś tam swoje rytuały, że musiałem, nie wiem, wyjść, stać, wiesz, prawą nogą te, tego dnia gdzieś tam coś odłożyć na miejsce, ale to miałem bardzo dawno temu. Znam osobę, która, która ma takie rytuały, no to będę rozmawiał z nią dzisiaj. No, <laughs> ale. Zapytałam. No, ale, ale wiesz co? I to też, to też ci pomaga, bo generalnie ja wychodzę z takiego założenia, poprzez gdzieś tam te wszystkie lata, które, które sprawdzałem, czy to funkcjonuje, czy nie. Wchodzę z założenia, że jak macie to siedzieć w głowie, to lepiej, żebyś to, żebyś to zrobiła, no nie? Nie wiem, jak będzie ci to na przykład, że kiedyś tak miałem, że nie powinno się golić w trakcie meczu, no nie gdzieś tam podgalać brody i tak dalej. I powiem ci, że... Ciężko w, przepraszam, w dniu meczu. W dniu meczu. Yy, no i wtedy pamiętam, że kiedyś się ogoliłem, jakoś tak po prostu musiałem i, i zdobyłem MVP. No i dla mnie to było takie kurcze, no to chyba nie ma jakiegoś większego znaczenia. No Nie i tak powoliła łamałem te stereotypy. Yy, które które gdzieś tam miałem. W sensie takie jak gdyby nawyki, i, i uważam, że, że gdzieś tam radzę sobie bez tego. Czyli dla mnie najważniejsze jest, tak jak gdyby dobrze zjeść, zobaczyć coś, co odstresowuje głowę, jakiś, jakiś serial i posłuchać muzyki w trakcie drogi do do Hali przed meczem i tyle. To jest jakaś sprawdzona jedna playlista? Nie 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 nie, nie w zależności od tyle tego co chcesz? mi przychodzi a ja bardzo dużo. Nie lubię tylko takiej muzyki e, takiej mocnej rockowej e, takiego metalu to jak zostałem szacunkiem jak gdyby ale to po prostu nie do końca jest jak gdyby mój gust, a tak to uwielbiam wszystko można powiedzieć ale najbardziej lubię jak gdyby R&B e, jakieś afrykańskie rytmy to jest coś co ja lubię taki ja jestem taki taneczny też wiesz ja lubię bardzo sobie. E, Latino też? Poruszać i też uwielbiam no. Bo jak powiedziałeś, że nie lubię takich mocnych rokowych rytmów, to chciałam zapytać, czy Ed Sheerana na przykład masz czasem słuchawkach? Nie, no to, to okej, okay, lubię, no ale to, to nie jest takie, wiesz, ja mówię o takich naprawdę cię, no, ja, ciężkich. Nie, taki, no akurat Ed jest przykład, bardzo łagodny, ja też lubię. No, na przykład... Latino też. No, Metallica na przykład nie jest takim moim, wiem, że jest wielu fanów, ale jak gdyby to nie jest... Y Czyli nie raczej takie no, łup, 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 nie, żeby nie, nie, nie. Jak już narysować. to wolę jakiś chaos, czy, czy, czy jakiś tam techno, taki, ale też jestem taki dosyć, dosyć wybredny. Nie mogę za długo tego słuchać, no nie? Ale to wszystko zależy od, 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 od nastroju. Yy, mówiłeś o tej diecie o tym, że zwracasz uwagę na to, co, yy, co już pracowałeś z dietetykiem i chciałam zapytać, z jakimi jeszcze takimi profesjonalistami pracowałeś na własną rękę poza klubem, poza kadrą? No to dietetyk, yy, trener mentalny. Ja grałem za granicą, to miałem swojego trenera personalnego i Polaka. Tak. Mhm. I, I w sumie to tyle chyba. To jakbyś się określił, jak dużym profesjonalistą jesteś? Myślę, że dużym. Myślę, że dużym. Bardzo też ci, co mnie znają, też wiedzą. Wiesz, ja też ja, ja jestem jestem taką osobą rozrywkową, imprezowy. Ja bym nazwał siebie imprezowym, ale w takim tego znaczeniu, że ja mam coś takiego, że ja lubię wyjść do ludzi, posłuchać muzyki, nie lubię pić alkoholu, bo ja nie do końca, wiesz, też nie jestem święty, też, też jak jest okazja, to ja też się napiję, ale to jest wszystko z głową, ale nienawidzę tego stanu po prostu, jak już coś, wiesz, coś wypiłem i, i, i rano wstaję jeszcze jak nie wiem, jest to po jakimś turnieju, bo bardzo często jest tak, że jak zrobisz sukces, no to gdzieś tam się napijesz jakiegoś piwa, no to, to nie do końca lubię, lubię ten stan, zawsze organy się gdzieś tam regeneruje długo i tak dalej, wiesz, ale imprezowy dlatego, że jak na przykład mamy wolne, to ja jestem tam osobą, która wyjdzie z chęcią do ludzi, posłucha muzyki, usiądzie, i ja bardzo często ogólnie jak gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to ja biorę butelkę wody, ja, ja piję bo dużo wody na, na imprezie i ja się dobrze bawię, wiesz, ja tam się pobujam, potańczę i tak dalej, ale dla mnie nawet takie wyjście, żeby posiedzieć, no nie, gdzieś do baru, gdzie jest muzyka, dlatego się tak nazywam trochę takim imprezowym, takim, takim wiesz, towarzyskim, bardzo towarzyską osobą, o tak. Bo to jest coś, co, co mnie uspokaja. Nie? I ja mam ty, jeszcze ci przerwę, mam taką zasadę, że po robocie nie rozmawiam o robocie i jak kończę trening, czy kończę mecz, to mnie nie interesuje siatkówka. Ja nie mam nic, żadnych informacji o, odlajkowałem wszystko, co jest jakieś tam newsy z całym szacunkiem do Was ogólnie, ale... Aż mi się ale... zrobiło przykro, że w Twoim czasie wolnym rozmawiamy teraz o siatkówce. A nie, ale to wiesz, wiesz ale dobrze wiesz, że zaraz na... lecę na wakacje, więc mamy jeszcze chwilę, gdzie, gdzie możemy, gdzie możemy. W każdym razie, no jak gdyby kompletnie staram się odcinać, co nie? I gdzieś tam żyć, bo tyle tej siatkówki jest, że, że, że nie chciałbym gdzieś tam tracić swojego życia prywatnego. Pierwsza z opinii, którą mam na Twój temat zebraną, anonimowy rozmówca... Możesz mówić, nie kolega z zespołu, żeby nie było, mówi oficjalnie bardzo grzeczny chłopak. Ale zna a nie oficjalnie. znam się. Ogólnie masz tak. pytania od osób, którymi się znam, tak? Tak. Bardzo grzeczny chłopak? Oficjalnie. No widzisz. A nieoficjalnie. Ja chyba już sporo powiedziałeś na ten temat. No, czy niegrzeczny? To zależy. To zależy. Nie robię takich złych rzeczy, za które byłbym karany, czy, czy, czy ktoś by powiedział, że, że to jest bardzo nie w porządku. Bardziej takie szalone pozytywne rzeczy. Że po prostu mam czasami różne takie zwariowane pomysły. Na przykład takie jak dzisiaj. Że, że tu że nie, że po prostu wstałem po śniadaniu i stwierdziłem, że y, jak wylądowaliśmy wczoraj, że jest tak zimno, że nie dam rady tutaj odpoczywać i kupiłem w sumie dzisiaj lot i wakacje. I za dzisiaj rano, radujesz? więc y, tak, no za kilka godzin. Więc bardzo, bardzo taki, uważam, że to jest szalone, no nie? Okej, okay, czy to jest taki przykład tej jednej szalonej taki, rzeczy. Takiej w małym stopniu. Okej, okay, a taka w większym stopniu, którą możesz się jeszcze podzielić, którą chcesz się podzielić? Nie chcę się dzielić. <laughs> <laughs> nie chcę się dzielić, ale, ale no. W porządku, ja jestem z tym OK, ale jak już powiedziałeś o tych wakacjach, to ten wątek pociągnę. To z kim lecisz? Z Tomkiem Fornelem czy z Bartkiem Wołądziem? <laughs> nie, nie, lecę sam, lecę sam. Lecę sam i powiem Ci, że to też jest szalone. <laughs> to te, 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 też jest szalone, lecę do, 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 do miejsca, gdzie, gdzie byłem. No jest to świetny, świetny hotel, w którym mogę, się, mogę tak naprawdę A możesz powiedzieć, wszystko. W kraj? Turcja. Dlatego, że jest bardzo ciepło. Jest tam 30 stopni, a ja nie mam dużo czasu, bo muszę w sobotę wrócić, bo mam jeszcze rzeczy do pozałatwiania, muszę jechać do Kędzierzyna spakować i tak dalej. Więc nie mam, nie mam za dużo czasu i dla mnie najważniejsze było to, że była pogoda i hotel sprawdzony, jest w nim wszystko, więc też mam już zaplanowane, e, zaplanowanego golfa z rana, e, później bieganie, siłownia, wiesz, ja lubię tak aktywnie, no nie i dużo, dużo, na, na słońcu tam jest najlepsze jedzenie, w jakim ogólnie, e, ze wszystkich hoteli, w których byłem, więc no kapitalne miejsce. Hmm. No ile sam, dlatego że wiesz, teraz już w kadrze to no, nie ma dużo singli, teraz się zamieniłem troszeczkę rolami z Tomkiem, <laughs> jeszcze wcześniej, jak, chociaż nie wiem, jak z nim rozmawiałeś, to nie wiem, czy on, czy on nie, już, już on, był w związku. czy tu słuchaj, było pierwsze miejsce, gdzie zdradził, że już nie jest singlem, ale jeszcze A, nie powiedział, widzisz? z kim się spotyka. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. no, no to widzisz, to teraz się zamieniliśmy rolami eee, i, 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 no i wiesz, gdzieś tam raczej każdy ze swoimi partnerkami pojechał w swoją stronę. I w sumie ja tylko jestem teraz z Norbertem. Natomiast też ma Norbi ma trochę mniej czasu wolnego, bo on już teraz gra w więc nie gram już w tym samym klubie, mam troszkę więcej, więc on też miał swoje sprawy. No, a ja nie mam z tym żadnego problemu, żeby sobie polecieć i gdzieś tam sam spędzić czas wiesz, aktywnie i, aktywnie i wypoczynkowo. Cieszę się, że ja nie musiałam zadawać tego pytania, że sam o tym powiedziałeś. A propos tego latania po świecie. Częstochowa, Olsztyn, Bełchatów, Modena, Kazań, Szanghaj, Kędzierzyn Koźle. Chciałam się Ciebie zapytać o Twoje priorytety przy wyborze klubu. Mam tutaj taką listę, którą chciałabym, żebyś uporządkował w kolejności, co jest najważniejsze, co Na jest mniej moment. ważne. Bo to się zmienia. To się to zmienia. Tak tutaj ci Przerwa, ale mm -hmm. to jest oczywiście, to, to się zmieniało, no nie? Um... Ale to mogę wymienić? Śmiało. Kasa, walka o najwyższe cele, mm -hmm. rozwój. Doświadczenie życiowe, ciekawość, trener i, i taka przygoda. Więc tak, dla mnie zawsze priorytetem jest to, czy idąc do danego zespołu, jak gdyby, jaki jest skład. To jest dla mnie kluczowe, no nie, bo ja idąc to idę po to, żeby wygrać. I nawet jak we, będąc we Włoszech, nie udało mi się wygrać. Pierwszego sezonu nie udało mi się wygrać. To było bardzo niefortunne. Pamiętam, że wtedy graliśmy półfinał z Perugią, z Leo. Wygrywaliśmy i, i skręciłem kostkę w trakcie. I uważam, że to spotkanie mogliśmy spokojnie y, zakończyć, wygrać e, i awansować do finału. Niestety, niestety, no w trakcie meczu niefortunnie strasznie skręciłem tą kostkę i nasza gra się posypała w, i gdzieś tam nasze marzenia o, o zdobyciu Mistrzostwa Włoch y, Szybko zniknęły, uleciały z wiatrem, a w drugim sezonie pandemia zamknęła nam sezon. A mieliśmy kapitalny sezon. wygrywaliśmy naprawdę prawie wszystkie spotkania, więc nie do końca taką miałem okazję, ale miałem zespół właśnie na to, żeby wygrać. To samo było w Kazaniu. Szanghaj był troszeczkę taką, że tak powiem. Trochę awaryjną opcją ze względu na to, co się zadziało na świecie, że, że rozpętała się, się wojna i po prostu musiałem się ewakuować stamtąd, zakończyć swoją przygodę. Eee, I to było w takim etapie, że już byłem po wszystkich negocjacjach, tak naprawdę, bo ja tam przypomnę, że podpisałem dwa tygodnie przed rozpoczęciem wojny kontrakt. I to była też była taka bardzo, bardzo długa ogólnie historia. Nie mam na to czasu dzisiaj. Eee, bo na wakacje w końcu. Dokładnie. Eee, w każdym razie. Hmm. Wracając do, do tego uporządkowania, to zawsze dla mnie jest jak gdyby najważniejszy zespół, i to, czy jest to zespół, z którym uważam, że dołączając do niego wygramy daną ligę. E, oczywiście teraz, teraz jest taki etap, bo tam jeszcze bo tego dużo było, tak? Tam był trener i tak Pieniądze, dalej, i tak dalej. trener doświadczenie życiowe. E, tak, natomiast ciekawość. natomiast jeżeli jaka jest jak gdyby różnica. Jest taka różnica, że teraz, jak mam wybierać kluby, to wybieram w topowe kluby, tak, bo jak gdyby już wypracowałem sobie taką markę swoją, że, że gdzieś tam jakieś jak zainteresowanie to tylko z tych topowych klubów. To tam po prostu już z automatu jest dobry trener, tak? Więc jak gdyby, trener to nie jest tak, że muszę szukać najpierw trenera i później dostosowywać się pod klub. Bo ja się zawsze dostosuję do każdego. Ja też jestem już na, na takim etapie, że ja już potrafię grać w środkówkę, więc to jest tylko kwestia bardziej psychologiczna, żeby, żeby gdzieś tam utrzymać się po prostu w jak najlepszej formie. Tak. I, i, I oczywiście, wiesz, skama no, bym, gdybym powiedział, że pieniądze też nie są ważne, bo mm, można mówić, że nie gra się dla pieniędzy, co jest głupotą, bo my tak eksploatujemy swój organizm i nasze kariery są bardzo krótkie. Yy, wiesz, ja mam 29 lat, pogram jeszcze, daj Boże, no nie wiem, no 7-8 lat chciałbym na, na tym najwyższym poziomie. I ja muszę sobie zapewnić tą emeryturę, bo tak jak powiedziałeś, nawet gdyby udało nam się wygrać medal i ja nawet gdybym pojechał na te igrzyska, dostałbym tą szansę, to, to ta emerytura jest śmieszna. Śmieszna, żeby to źle zabrzmiało, jak gdyby w porównaniu do naszych kontraktów, tak, które mhm. mamy. Więc to jak gdyby ja jestem już na etapie budowania swojej emerytury na przyszłość, bo dla mnie ważne jest to, żebym nie musiał się już niczym przemować, kiedy zakończę grać w siatkówkę. Oczywiście będę chciał robić mnóstwo rzeczy, bo jestem osobą, która nie usiedzi w jednym miejscu. Natomiast muszę sobie to budować, jak gdyby swoją taką emeryturę, i to też powoduje, że. To też jest bardzo ważne i no nie oszukujmy się, teraz wybieram yy, kluby, które, które, jeżeli masz topowe kluby, to patrzę na ten, na ten zespół, ale za, zazwyczaj w każdym z tych klubów to już jest topowy zespół, no nie? Więc tam już się też liczą niuanse, który gdzieś tam przebije drugiego, a tyle to, to i tak finalnie nie zawsze wybieram ten, który jest najlepszą ofertą, naj, najwyższą. Więc ja bym to tak troszeczkę jakoś pomieszał, ale zostawiłbym ten punkt, bo ich jest dużo, ale zostawiłbym ten, że dla mnie najważniejszy jest zespół i ambicje tego zespołu. To jest dla mnie klucz. Powiedziałeś o tym budowaniu swojej emerytury. W jaki sposób to robisz? Inwestując w mieszkania, w nieruchomości. E, tak, mam już kilka mieszkań, mam lokal e, i, i dalej po prostu myślę o, o, o inwestowaniu. Tylko mądrze. Więc yy, myślę, że mam odpowiednich ludzi wokół siebie, którzy gdzieś tam pomagają, doradzają mi w tym. Jestem bardzo też nieufny, poprzez to, że, że gdzieś tam zawiodłem się na, na kilku osobach w trakcie yy, swojego życia. Niedługiego, yy, można powiedzieć, ale, ale bardzo dużo już sytuacji miałem, miałem <laughs> w życiu. I to gdzieś spowodowało, że, że nie do końca jestem ufny. Dlatego też, wiesz, ludzi, którzy, którzy chcieliby zaopiekować się moimi pieniędzmi, jest mnóstwo. Yy, tylko, czy zrobią to dobrze, to już jest druga, druga kwestia. E, dlatego staram się inwestować w nieruchomości, to są bardzo takie bezpieczne, że tak powiem, lokowania pieniędzy, w grunty. E, I to jest gdzieś tam to, co, 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 mnie, co mnie. Na czym się skupiam, inwestując swoje pieniądze. I to jest tak, że już teraz na tym zarabiasz, że je wynajmujesz, czy raczej są lokatą kapitału, która ma ci dać. Zyski w przyszłości? Nie, 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 już, już jak gdyby na nich zarabiam. Uważam, wiesz, że gdybym, gdybym zakończył teraz grać w świadkówkę, to poradziłbym sobie w życiu. Natomiast ja mam, wiesz, poprzeczkę zawsze bardzo wysoko i chciałbym gdzieś tam żyć na troszeczkę wyższym standardzie. I, i po prostu zawsze jak gdyby chcę zdobywać jak najwięcej, dopóki mogę i mam zdrowie, bo bardzo dużo poświęciłem zdrowia już do tego momentu, w którym jestem i chciałbym, żeby te wszystkie owoce, które gdzieś tam z tych drzew, które zasadziłem, żeby je zebrać do samego końca. Wiedziałeś o tym, że wiesz, że na pewno będziesz bardzo dużo robił po karierze, czy już wiesz, co to będzie? Czyli za te 7-8 lat masz już te wszystkie medale, wszystkie sukcesy, o których marzyłeś. Co robisz? Kim jesteś? Gdzie jesteś? Czy jesteś w Polsce, czy... Przeprowadzasz się? Nie, wiesz co? Taką moją wizją, takim moim marzeniem jest mieć bardzo duży dom, żebym mógł zmieścić kilka swoich samochodów. To jest moje takie marzenie, bo ja kocham motoryzację. Chciałbym mieszkać w takim lesie, ale niedaleko dużego miasta, więc może gdzieś pod Warszawą. I. I co? Na pewno będę jeździł na publiczną siłownię, bo ja kocham siłownię i uwielbiam spędzać tam czas. I ludzi, więc musi być publiczna. Dokładnie. I co robię? Wiesz co, nie wiem. Zadawałem sobie kilka razy to pytanie, ale ogólnie ja bym chciał być przy motoryzacji, no nie? Ja na przykład, będąc też dzieckiem, ja zawsze wchodząc do salonu motoryzacyjnego, salonu samochodowego, może co ja mówię, to ja tam potrafiłem spędzać, wiesz, godziny, nie? oglądając te samochody i tak dalej, a teraz jak mam już swoich znajomych tam też dobrych yy, w tych salonach, to, to ja jak jadę i mówię zawsze, że znajomym czy tam rodzinie, bo się mówiłem na obiad na przykład rodzinny i mówię, że jadę na chwilę do salonu, to oni wiedzą, że ja jadę na półtorej godziny, ale jak mówię, że jadę na dziesięć, bo mnie zawsze zaczepią, pogadamy o nowościach, o coś tam, o, o, o moim samochodzie, a coś tam może jeszcze zmienić to, tamto. Zawsze tak jest. I ja najchętniej, rodzina się śmieje, że najlepiej to w ogóle otworzę salon samochodowy swój i będę tam chyba siedział cały czas przed, przed, przed biurkiem, oglądał te samochody, bo to jest coś, co ja kocham i, i to jest takie moje no, hobby, że tak powiem. A sam też majstrujesz przy samochodzie? Nie, nie, ale mam znajomych, którzy to robią, i zawsze jak to robią, to zawsze jestem obok nich i gdzieś tam podpatruję i, 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 i lubię po prostu, wiesz? Lubię spędzać czas. Y, w samochodzie, przy samochodzie. Sporo punktów jeszcze Zero. masz do. Czyli? 0,04 masz do. Mam możliwe, ale znając życie i możliwości mo moich samochodów, to, to mógłbym to bardzo szybko, w moment zebrać. Zresztą ogólnie dzisiaj mamy takie czasy, że chyba to nie jest. Nie, nie trzeba mieć rajdowy samochód, żeby, żeby zdobyć komplet punktów. Mm, dlatego y, to jest dosyć ciekawe, bo ja lubię jeździć szybko. Oczywiście wiadomo. Szybko z, i bezpiecznie? Z, dokładnie. Dokładnie. Słucham, że to chciałeś. I powiedziec. szybko to na torze lubię mm -hmm. jeździć. E, e, a nie mam żadnych punktów, no nie? I, I to jest bardzo fajne. To pokazuje, że jestem bardzo dobrym kierowcą. Wiesz, co najważniejsze, żebyś był ostrożnym i bezpiecznym kierowcą. Jestem w 100%. Mogę Ci zagwarantować. No, powiedziałeś o swoich autach do samochodów, ile masz? E, Trzy. No w sumie to, to cztery, ale jedno to jest, takie, to jest takie jak gdyby rodzinne, że jak ktoś chce to po prostu bierze. Trzecie to jest takie, którym, którym jeździ mama. No i ja mam dwa. Jedno, jedno sportowe. Które będę zmieniać najprawdopodobniej na przyszły sezon na jeszcze szybsze sportowe. A i drugie jest takie daily, to jest taki SUV, który jest taką moją szafą. Połączenie sportowego samochodu z, z suwem i to jest dla mnie auto niezastąpione. A czyli klubowy samochód też bierzesz? Czy nie, 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 nie. Nie, 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 nie myślę, że to już by było zbyt z, za dużo. Chłopaki wiedzą, że, 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 że śmiali się nieraz, że. Że nie powinienem mieć po prostu klubowego, chyba samochodu, ale ja też nie, chcę. No. Znaczy mógłbym mieć, bo, bo gdzieś tam to jest naturalne. Chłopaki mają, ale ja lubię swoje samochody, lubię, wiesz, lubię mieć. Bo ja, jeszcze tylko szybko powiem, że jak grałem za granicami kraju, to ja nie, nie byłem w stanie się spełnić motoryzacyjnie, bo nie do końca tych, tych, tych samochodów miałbym czas na używanie tych, tych samochodów bo tam jednak masz klubowe, no wiesz, do, do Rosji bardzo daleko było, we Włoszech troszeczkę bliżej, ale miałem klubowe swoje samochody i gdzieś tam gromadziłem te pieniążki i teraz jak jestem w Polsce, teraz mogę się spełniać, realizować, więc cieszę się ogromnie. Okej, okay, rozumiem. Zadawałem Twoim kolegom to pytanie i, i, i Tobie też zadam. Jakie masz wykształcenie? Wyższe. A jaki kierunek? Zarządzanie w sporcie. Przydaje to taki, się to na Tak, miejscu, w w życiu? Wiesz, no, czy się przydaje? No, ja uważam, że bardzo mocno jestem związany ze sportem i gdzieś tam taki kierunek jest, jest mi bliski. I po prostu go wybrałem dlatego, wiesz, czy ja go wykorzystam w przyszłości. Nie wiem, zobaczymy. Nie, nie jestem pewien, czy chciałbym siedzieć... Znaczy przy sporcie na pewno chciałbym być, ale wydaje mi się, że chyba takim bardziej obserwatorem niż... Może menadżer, wiesz, może ja gdzieś tam mam oko do, do takich młodych talentów, może to, ale żeby tak całkowicie się tym zająć, to, to nie wiem, bo to też cię kosztuje trochę nerwów, no nie? I też mi jest ciężko teraz powiedzieć, chciałbym troszkę odpocząć od tego wszystkiego, ja pewnie jak skończę grać, będzie mi brakować tej adrenaliny, ale zawsze ją mogę mieć w samochodach. To prawda. I jeszcze, jeszcze jedno pytanie. E, Ilema językami posługujesz się biegle? E, no angielski no, to jest taki język, gdzie jak przyjechałem do Polski do Kędzierzyna, to w ogóle mówiłem do chłopaków po angielsku, jak gdzieś jakaś była szybka sytuacja, wiesz, taka dynamiczna. Bo ja tym językiem no odkąd grałem za granicami kraju przez 5 lat posługiwałem się na co dzień i, i czasami też teraz już jest inaczej, bo już jestem dosyć długo w Polsce, ale. Wiele słów gdzieś tam łatwiej było powiedzieć, po powiedzieć po angielsku. I nie patrzyli na ciebie jak tam. Nie, no widzieli też, widzieli też po włosku. Po włosku też rozmawiam po rosyjsku, także angielski, rosyjski, włoski. Najlepiej angielski, później bym powiedział, że no rosyjski, włoski razem chyba tak. Wiesz co, ja wszystko zrozumiem, jak gdyby, po włosku. Mówić też się dogadam, bo też teraz rozmawiałem ze swoimi znajomymi tam, z trenerem z Włoch, więc jak gdyby nie mam z tym problemu z komunikacją. Natomiast, żeby już tak usiąść i godzinę na przykład wywiadu, no to już trochę byłoby ciężej, bo musiałbym po prostu sobie to wszystko poprzypominać. No nie jednak jak grasz we Włoszech, to ten język masz na co dzień, to jest, to jest łatwiej. Więc gdzieś tam, no ja już go nie używałem przez dwa lata, więc troszkę gdzieś tam pozapominałem. Ale te trzy języki. Twoje ulubione chińskie słowo? E, Nichao. Czyli? E, czyli witam, to jest takie, takie, no witam po prostu, no. Albo Michał ma, to jak się masz. Także takie w sumie, no. To opanowałeś. Z Nie śliskiego? no, opanowałem tam kilka <laughs> jakichś takich jeszcze podstawowych, ale to jest takie gdzieś tam, które najbardziej się, się przewija. A, coś po francusku? Hmm. Też ale. podstawowe raczej. Bonjour, je m'appelle Bartek, takie wiesz. Także poradzisz sobie w razie czego w Paryżu. <laughs> Oby, ob, oby była taka, taka możliwość. To już na sam koniec. To jest zdanie, które każdy kończył i będzie kończył w tym podcaście. Latem 2024 w Paryżu. Zdobędziemy złoto Igrzysk Olimpijskich. Z Bartkiem, Bednożem w składzie. Mam taką nadzieję. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. I Bardzo Ci dziękuję za wizytę, za szczerą rozmowę. I trzymam kciuki za to, żeby to Twoje marzenie, ten Twój cel, plan się spełniło, a najpierw zdrowia. Dziękuję ślicznie. Sponsorem programu był Orlen. Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejny siatkarski gość. Mistrz.